No i jest ten dzień, w którym Edyta jak zwykle, co tydzień, regularnie, od 16 już lat, nie od 5, od 2, od 4, opowiedz od ilu. Ale pamiętam już, kurde, którym żeśmy zaczęli. Ale masz takie fajne mózgi, tak jakbyś wyszła z wody ledwo. No bo było twarz, nie? Ja ci jestem przystojny, czy bardzo przystojny? Bardzo. Tak? Jakoś kota bunga puściła. Czekają na reakcję. A, to mi zrobiło dzień. Edyta, a ty jesteś dzisiaj spokojna? To świadczy o tym, że dzisiaj nie będzie wojny między nami. Ci powiedz coś, czy nie odpowie czegoś? Nic nie odpowiedziała jeszcze. No nic. Edyta, chodź, bamo. Mamy godzinę 8:10. Hania prawdopodobnie z Pawłem będą za jakąś chwilę. A dzisiaj mamy jeszcze do nagrania więcej niż normalnie. Kulka nasikała do prysznica, nie? Co ty gadasz? No. I co ona tak ostatnio? Ona zaczyna robić do prysznica, nie? Ale tam palicho, bo to spłuczesz i ten. Ale kurde, coś jest... To jest ten prysznic, w którym Edyta tu leżała tak wzdłuż, nie? Ona chce go ukarać. No, idziemy. Bamo. No i co? Ja ci powiem ten. Ja mam do ciebie pytanie, nie? Bo często ludzie, jak ktoś ma... Nie masz tu w tych butach, ciś. Często ludzie uwłaczają innym ludziom, nazywając ich, ty jesteś guru. Co za guru? Co dla ciebie oznacza? Jesteś taki, wiesz, ludzie robią w taki sposób prześmiewczy. Guru. O guru, to on jest guru. Pewnie nie mają świadomości, co to słowo oznacza. Albo zazdrości. Jestem ciekaw, co to słowo dla ciebie oznacza, guru? Jestem ciekaw. Pomyślałem sobie, taki głupi pomysł sobie zrobiłem w głowie. Ty, jakby sobie zrobić kanał, nazwać się guru, mieć kanał guru, bym tak się przedstawiał. Kontrowersyjny kanał. Mam na imię guru i jesteś na kanale guru. I na kanale guru by chodziło o to, żeby wyjaśniać. Którzy by, wiesz, mieli otwarte umysły i byli zdystansowani do siebie, do świata, zrozumieliby, nie? Ale inni by byli oburzeni. Wiesz co, Nacie, ja tu wziąłem z tego na przykład, że wiesz, niektórzy eksperci nawet, ja nie jestem guru. 1000 klientów, czy tam 5000 klientów, ja nie jestem guru. 10 000 klientów, ja nie jestem guru. A wiesz, czemu on tak mówi? On tak mówi, ten ekspert, bo przez ostatnie 5 lat cisnął guru i doszedł do świadomości, no na przykład jakiś ekspert, nie? Powiedzmy sobie, jest pani, która szyje na maszynie pięknie i ona przez 8 lat cisła guru. Powiedziała, guru mówią tamto, tamten guru mówi tamto. Nie słuchajcie, guru są B, nie? Po czym po 10 latach zdobywa 10 tysięcy klientek i w oczach tych klientek już jest jakimś guru. No bo ma autorytet, ma ludzi, którzy jej ufają, którzy korzystają z jej wiedzy, umią używać tej wiedzy. I ona mówi, nie jestem guru, ale w oczach klienta jest guru. I to jest takie, wiesz, to jest trochę jak kiedyś Paulina mówiła, jak tam z kursów online się można nauczyć, Paulina, nie? Jak tam się można nauczyć? Jak to jest seks, jak przez internet? A ja mówię, no okej, no. Spoko, jest na tym poziomie świadomości, za kilka lat zrozumie. I nie upłynęło dużo i podskoczyła świadomość i to jest fajne. Wystarczyła pandemia, nie? No tak, tak czasami nas tak się zmieniamy. Ale no właśnie, i teraz z perspektywy, wiesz, to co mówię, zrobię sobie kanał. Jestem guru na kanale guru. Co by tam było na tym kanale, ty Edyta? Jeżeli guru, musiałbym takie fajne edukacyjne treści robić, takie proste, nie? Tylko to jest czasochłonne, strasznie. Dobra, nie wiem, zastanawia się. Edyta, przejmij kamerę. Ja już to, co chciałem, powiedziałem, a to jest twój vlog, a potem widzowie nie patrzą od początku i przewijają do ciebie, bo ja dla nich jestem nieatrakcyjny. Gdzie jest telefon? Tu był. Ładowarka. W telefonowni obok kablowni, Edyta. Ej, wiecie, co tu jest na Teneryfie? Wczoraj byliśmy w parku i tutaj to, nie? To jest kubek. Widzisz ten kubek plastikowy? Żeby nie śmiecić, nie? I żeby nie było 1000 kubków, to sobie kupujesz jeden na cały... Co się wydarzyło, że pozmywałaś, ale nie do końca? No bo mam zęby myć. Możesz sobie kupić, wiesz, był ten wczoraj był taki ala odpust. I żeby nie kupować w każdym miejscu kubka, nie? To możesz sobie za 1 euro kupić jeden kubek plastikowy, leciutki, i z nim chodzić. A,
to takie trochę niehigieniczne, bo jak wiesz, jest jedno pisko inne, drugie pisko inne, trzecie pisko inne, to jest takie pomieszane. A oni nie mają takiego do mycia chyba w kuchni jak w Polsce, nie? Kojarzysz? Kiedy ta nie pozmywałaś po swoim jedzeniu? Super. Wiem, co się tu nagrywa. To jest jedyna zasada w domu i już mam pole do bitwy. Ale poszłam ze mną mycia, więc to pozmywała. Edyta, lepszym sposobem było powiedzenie faktycznie, Przemku, nie pozmywałam. Już się za to biorę. Gdzie Pączek? A nie, ty macie nie się. Pączek, czeku. Dobra, dobra. Jeszcze tego nie nagrywasz? Proszę? Jeszcze tego nie nagrywasz? Edyta, za głupka mnie masz. Słaby ten żart był. Chciałam go. 2 na 10. Chciałam się zażartować z niego, ale nie wyszło. No nic, cisnę. O kurde, się na 54 trzeba lecieć szybko. Wszystko wzięte, wzięte. Bluzki na zmianę wzięte. Ale ciepło. Myślisz, że ciebie ciepło? Czy tak tylko po prostu w budynku jest ciepło? Nie, myślę, że jeszcze z 2 tygodnie wyprowadzamy się do Szwajcarii. Tak? Tak. Jakoś takie mam wspomnienia, jak przyjeżdżaliśmy kamperem przez Szwajcarię. Szwajcaria. Kurwa, tam było tak, jakoś tak fajne mam wspomnienia. Tam było niemożliwe. I Szwajcaria jest w sercu Europy? No na przykład. Wtedy tak tu puszczę bombę, to będzie źle, nie? Nie, to będzie bardzo źle, nie rób tego. Jeszcze muszę dupę ściskać przez... Bo się martwię, że ktoś sobie przejmuje mojego wojska. No, ale długo nie musiałeś ściskać, więc teraz możesz go uwolnić. Może się nazwać pierdzące guru. Dobra. Jak było 13 posterunku guru. Przypominam, to jest vlog Edyty, temat kupy został odhaczony. Pierdzący guru? Guru pierdzący? A był taki, nie? W 13 posterunku. Jeden z policjantów miał takie nazwisko, tylko on był obcokrajowcem. Ale piękna pogoda, ja cię kręca. 8 jeszcze nie ma. A ciepło, patrzcie tam. Musicie to zobaczyć. Co myślisz o tej Szwajcarii? Pięknie. Tak? No, to jest moje marzenie właśnie w takim czemu miejscu mieszkać, bo te góry tam... Tam jest tak magicznie. Ja nawet sobie zaobserwowałam. Hashtag Switzerland, czy coś tam na Instagramie. I co jakieś filmiki są o Szwajcarii, to ja się rozpływam, nie? Ale wiesz co, te wodospady, jedyne, to wszystko. Jedyne co mnie bolało o Szwajcarii, to jak tankowaliśmy stację. No jeszcze on robi kupę, 8 kupę już chyba dzisiaj. Luka, co się to stało? Po prostu pojadła dużo. Gdzie masz te chusteczki? To trzymaj, już prędzej ja wyciągnę. W Szwajcarii mnie zdenerwowało to, że jak podjechaliśmy samochodem kamperem na stację benzynową, to ani ta kobitka w języku hiszpańskim, ani w języku angielskim, ani w języku polskim, ale, to się ale w trzech innych językach. W niemieckim, we włoskim chyba i w jakimś jeszcze tam i chyba w holenderskim, nie wiem. Było napisane, ale nie szło się dogadać. No, nawet wiesz, mówię do niej, chcę fakturę, kurwa, gościu, dawaj fakturę, trzeba w koszty wliczyć. Tak, i nie wyegzekwowałem. Ale licho, jadę. Mamy czas. Dobra, Edyta idzie wyrzucić, a ja do tej Szwajcarii tak mówię, no bo wczoraj widziałem na TikToku jakiegoś gościa, który opowiadał o Szwajcarii i wypowiadał się w bardzo pozytywny sposób. Poczytałem trochę o tym, no i też tak, kurczę, jak patrząc z perspektywy mieszkania i czystości tamtego miejsca, no to ciekawie, Edyta, ciekawie. Te widoki, te drogi, te pola proste, te domki malutkie, fajne, takie wiejskie, te parki, te miejsca, jasnych win. Musiałabyś wrzucić ujęcia, jak przejeżdżaliśmy. Chyba jakby bardziej dbają o przyrodę, o wiesz, nie śmiecić ekologię. A mi się wydaje, ale mi się może wydawać tylko, nie? Bo tylko 2 razy przyjechałam przez Szwajcarię i to jest wszystko. Parę może razy mamy jakiegoś widza ze Szwajcarii? O! Dlatego jak ktoś się mnie pyta, czy... O, przeprowadziłaś się na ten rok, to już na zawsze? Odpłynęłam, wiecie? No. Nie wiem, czy na zawsze, a może się w innym miejscu zakocham, będę chciała gdzie indziej mieszkać. To, że tu kupiłam lokal, to nie znaczy, że ja tu muszę umrzeć w tym miejscu, nie? Lokal można sprzedać, wynająć, prowadzić biznes za oceanu. To będzie fajne, jeżeli wiesz, tu już hiszpański mamy liźnięty mniej więcej. Podemos hablar en español, sabes cómo se dice algunas cosas, puedes explicar, puedes saber. Chodź. Sabes cómo se... No może coś tam poablamy. Chodź, kulka. Idź! No nie gadaj, że będziesz trzy... Ona znowu kucła. Znowu kucła. Jaka coś robi? Serniczek wychodzi.
Dawaj, coś jeść? Ej, serniczek. Zamknięte. Ja? Nie, Edyta. Co, no może ona coś... Ona coś wczoraj z podłogi zeżarła. O ty, nie mam. No, a potem mąż. A potem mąż. Jaki ja wczoraj serniczek jadłem. Jaki ja wczoraj serniczek jadłem wegański. Ja pierdolę, no nigdy takiego nie jadłem. Ale ten spara taki... No, kosztowałaś? No, dobry był, ale są dwa rodzaje deserów z tej marki. O kurde. Jest źle, Przemek. Kurkę. I mi bardziej o kurde. Ten... No. I mi bardziej smakuje ten czekoladowy mus taki. Co? No kurwa, ten wczoraj, ten deserek, ten bialutki, z tym cytryną z boczku. Już myślinka poleciała, tu jest kosz. Z tym na dole, z tym takim kruchym. No kurwa, to jest poezja. To kosztowało 2,50. Spar jest prawie otwarty. 2 euro prawie 50, 2,5 euro. Chodź, idziemy teraz. Chodź tędy, Dyta, bo masz czerwone, tutaj tu masz zielone, ziomeczku. Ej, ta babka ma taką zajebistą stylówę, popatrzcie tam w tle. To jest kobitka na motorku, takim niebieskim... Nie, no po lewej stronie, tam gdzie świeci to światło mocno. Aha. W takim niebieskim, taka stylowa zajebista. Trzymaj. Miętowy. Miętowy, tak. Świetną ma sukienkę. Daj kurtkę. I miętowy, spokojnie. A bo dobra, weź sobie. O! Odpadło, czy to widzę z tego badę? Kulka, ma sraczkę. Co ci mam powiedzieć, co ci będę kłamać? Jest problem, nie? Bo... A dobra, nieważne, nie musicie wiedzieć. Niektórzy mogą jeść w tym czasie. Będziesz żarła z podłogi znowu? To znowu będziesz miała. Gdzie to gdzie byliśmy wczoraj. Tam. Bo tutaj są budy i myśmy wczoraj poszli na takiego... Ej, co my tu jedliśmy? Kurde... Jak to się nazywało? Mi to tak się kojarzy, tak by było to... Taki gumiasty placuszek mały. Ale to wiesz do czego zrobiony... to podobne? Tak, nie? Kluski na parze. No, co się na... Takie i w środku ciastka, było... Klusek, klusek na parze. I w środku było mango. Awokado. Melon. Melon. Awokado. Melon, awokado. Ale awokado takie po... I jest taki wegański kurczak. Heura, heura... Nie wiem, to jest taka Eura. Marka, Eura. H na początku. I oni go tak przyprawili, tak go podsmażyli, że on normalnie był niesamowicie pyszny. Taki, no idealny. I to kosztował, nie wiem, 3,50. Ale 3,50 mogła sama bułeczka. A było wielkości hot doga. Na 3 gryzy, nie? Przemek na 2. Hot doga z Ikei. Nie, no, mnie, no dobra, hot dog, hot dog z Ikei. Ale było przepyszne i kurczę, były też bajgle z tym samym w środku, albo taco. Szło sobie wybrać. A my żeśmy nie byli głodni, my na wieczór wolimy nie jeść, tak tylko skosztować, bo wiecie jak są te namioty, to trzeba pokosztować, co to tam, co to przyjechało i jak, ale pyszne ale to ten, tym razem jest dużo mniej tych budek, czyli fast tracków? Fast tracków praktycznie nie ma. No. Są tylko namioty, bo ostatnim razem były znaczy, fast... był to jest ten food traki, nie fast traki. Food trucki, a teraz to są namioty. Kamper. Prawie dzisiaj mówiliśmy, znaczy przed chwilą mówiliśmy właśnie podobnym kamperem, troszkę większym. Jakby taki kamper miał jeszcze zasilanie prądu i do internet światłowodowy, to już było tak... W sensie jakby miał solary, tak? No tak, żeby mógł, wiesz, tak żeby to słońce, solary wystarczyło na to, że no. Zapotrzebowanie nasze energetyczne. Żebyś nie a nasze kompy się... są potworne. Żebyś mój bierze 800 watów, twój bierze 800 watów, to są potwory. Żeby się człowiek nie musiał martwić, że mu akumulator wsiądzie czy coś, lodówka się wyłączy tak, w środku. Tak, albo że podjedzie na stanowisko do kamperów. No w Szwajcarii akurat był ten problem, że tam mają inne wtyczki. Wtyczki inne. Prąd, tak? A myśmy chyba koniec końców mieli tą przejściówkę. Później się zorientowałem. Mieliśmy przejściówkę. Bo wiecie, kampery są po to, żeby po świecie podróżować przeważnie, przede wszystkim, nie? Więc te przejściówki mają zazwyczaj. Tak sobie myślę. O! Edyta raz jeździła. Wszystko wie o kamperach. Tak? Polecam. Polecasz? Podróż kamperem dla osób, które mają nudę w życiu. Nudę? Tak. Dlaczego nudę? Bo będziesz miał wspomnienia do końca życia, nie? Czemu? I będziesz tęsknił potem do tej nudy. Co? Boże, to jest w jechać na wakacje kamperem to jest walka o życie, o przetrwanie co? Czasami. Oczywiście, że tak.
Tak, jak ci się wymyśliło we Francji, że chcesz spać nad morzem, nie? Nad oceanem, no. Było ciężko, bo to wiadomo, no. Nie pomyślałam, że będzie aż tak dużo ludzi. No i koniec końców w jakimś obskurnym parkingu żeśmy nocowali na obskurnym parkingu. Nie mów o tym. To było nasze pierwsze czyszczenie nie kasetki. Mów o tym. Niezapomniane przeżycie. Nie mów o tym. Ale wysłałam filmik. Nie mów o tym. Jak idzie z tą kasetką? Nie mów o tym. O, dobra, przestań, bo się dostanę w ciakrów i co? Nie, chwilę. Pierwsze czyszczenie kasetki, nie? Nie wiem, nie co cię czeka. Nie mów o tym, Edyta. Nie wiem, że co chodzi. Ci, co już jeździli kamperami, wiedzą, nie? Ale ci, co nie jeździli, to nie wiedzą. No. I co, Przemek? Co to za moje kropki tutaj są porobione? Widzisz? Nie miejsce na reklamę. W sensie takie, że gdzie mają przelecie i domaców reklamę. Domyślam się, że mogę się mylić. No dobrze, Przemek, to co? Idziemy do studio. No mało dzisiaj ludzi na ulicach, nie? 9-8. Ale nie jest dzisiaj to święto? No losem. Wczoraj wieczorem, jak żeśmy wracali, to było bardzo dużo. Zobaczymy ten budynek. Czy tam się coś, no... Czy nie pogorszył się jego stan, bo wczoraj żeśmy trafili na jakiś taki... Nie wiem jakiej wielkości, ale pożar, znaczy pożar. Dymiło się z jednego z mieszkań. Strażacy, policja, Boże, jak oni szybko to wszystko robili. Tego wczoraj z tego loga wróciłeś, czy nie? Nie. A gdzie to on w ogóle jest? Nie wiem, na pulpicie chyba. Na pulpicie? O, Przemek mi porobił vloga, a nie powie, gdzie to eksportuje. I ja będę mam szukać. Ja nawet nie wiedziałam, co w tym vlogu było, bym musiała i tak oglądać, żeby napisać tam coś w tytule. Tak? Ja zremontowałem tą metodą, o której mówiłem, czyli liczyłem wszystkie pliki, tam gdzie było tylko przejście, to przestawiłem trochę, zrobiłem dźwięki, nara. A poprawiłeś kolory? Nie. Żeby były bardziej jak naturalnie? Nie. Uż, jakie gitary wielkie to na tej szkole. Gitary? Faktycznie, gitary. Zaraz wam pokażę, bo Przemek tam jakieś gitary wypatrzył. Są dwie gitary. Proszę Państwa. Ej! Kurde! Mój pocket jest nienaładowany. Nie włożyłeś... Ten, kto zgrywa kartę, ten wkłada pocketa do ładowarki. Jest też taka reguła. Ten, kto ma jakieś brudne naczynie, to od razu zmywa po sobie. Czasami są wśród nas osoby, które się tego nie stosują. Nie będę pokazywał palcem. Ale Przemku, a ile umyłam dzisiaj za sobą i za tobą naczyń? To tylko nie zmienia faktu, że ta zasada istnieje, nie zmienia znaczenia gości. Tylko ja sobie chciałam umyć naczynia, jak już sobie myję zęby, no proste. Ale to uczysz się prokrastracji. No nie, bo to jest, nie wiem, ile się myję zęby, 3 minuty, to, ale prokrastynacja, 3 minuty później. prokrastynacja, 3 minuty później umyć naczynia. Edyta, jest taka książka, Make My Bed. No. Czytałaś? Nie. To chuja bisz. Dobra, na razie mi cisnę do studia. Bo jak nagrywam vloga, to mi to wolniej idzie. A Hania będzie za chwilę czekać i co? I co? Po co mam czekać? Naura. Wczoraj tu były dymy, nie? To są te okna. Czerwone mamy, Przemek. Nie, zielone mamy. To są te okna. Czemu się nie zmienia widok? Zmienia się, dobra. Ale nie widać, żeby tam jakoś mocno się popciło w środku, bo zazwyczaj są czarne ściany wtedy, a jest okej, nie? Miejmy nadzieję, że tam ludziom też w środku się nic nie podziało. Ja byłam w szoku wczoraj. Stoi w cieniu, zmagając się z rozterkami i pytając się, dlaczego ich praca nie dociera do większej liczby klientów. Okej. To smutne. Kulka nie widziała Hani i Pawła od 4 dni. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek. Dzisiaj mamy wtorek. Leci jak szalona. No po prostu już aż piszczy, nie? Nie wiem z jakiego powodu, ale tak sobie myślę, że po prostu się utęskniła za ziomkami. O 4 dni ich nie widziała. Ciągnie jak jakiś wół mały. 2-kilogramowy wół. Szalona. Szalona Kulka. Przemysławie, co tak lecisz też?
Chcesz przegonić kulkę? Nie. Chcę przegonić moją dupę, Edyta. Bo jak nie przegonię mojej dupy, to nagle kupa wyląduje w mych majtach, a tego nie chcemy, nie? Gówniany vlog nie robi dzisiaj. Edyta, ale kupa dotyczy każdego człowieka na świecie, więc ludzie doskonale wiedzą o tym. Nie rozmawiać. Edyta, tak, jak nie chcesz słuchać, to wyłącz vloga i idź gdzie indziej, no nara, nie? Cześć, siema, fajnie, że byłeś, przyjdzie jak nie będzie tematu kupy. A skąd ma być wiedzieć, kiedy będzie ten temat, a kiedy nie? Nie, Widzę, no, sorry, no. No, żyćko. To ja nazywam się Kup Guru, nie, Guru Kup. Nie brnijmy w to. Otwieraj drzwi, że Przemek. Miejsce parkingowe, dzisiaj czwarte. No jest, mogliśmy jechać autem. Mogliśmy jechać autem, ale... Kurde, jeszcze naprzeciw drzwi. Ach. Obejść. No mówię ci, że ona... Co to się stanęło? Ona chce do nich iść. Zobacz, jak leci. Zamknij na haczyki. Czekaj, Pączek. Czekaj. Daj mi się... Czekaj. Pączek. Pomału. Muszę zdążyć. Powoli po tych schodach. Czekaj. Ja muszę zdążyć. Ja muszę zdążyć przed nią. Albo przynajmniej równo z nią. Obacz, obejść. Tam poleciała. Gdzie on jest? No mówię ci, że ona się nie miała. Obejść, jak ona skoczy, nie? No, siema. Weź, bo ona po prostu was 4 dni nie widziała. Ona już tak cisła do studia. Chodź, szukaj Hania teraz. Chodź, Hania. Gdzie jest Hania? Szukaj. Gdzie jesteś? Oj, słucham. Gdzie jest Hania? Szukaj. Gdzie jest Hania? Jest Hania. Jest i Hania. Jest i Hania. No i jest Edyta. Trzeba wybrać na wszystko, co tutaj jest. Tak, tak proszę tu nie łazić, jak nie musisz. Ona jest tak... Ona jest tak za wami utęskniona, Hania. Wiesz, jak ona szła na studia dzisiaj? Dni my się nie widziały, 4 dni. 4 dni, no. Dokładnie. Edyta, a ty nie miałaś gdzieś iść? No tak. Tam, gdzie główne... Kaj ten Pączek. Same. Dobra, ziomki. Zbierą się. Pączek! Tu jest Pączek. Trzeba się... O kurde, trzeba Puketa naładować. 19:22. Jestem mega zmęczona. Cały dzień jakaś taka byłam zmęczona. Przemek mnie obudził dzisiaj o 6:30, kazał mi wstawać. Jak zawsze o 7:00 wstaję, do mnie te pół godziny to... Mówię, a tam pół godziny przeżywasz. Dla mnie to jest dużo, pół godziny mniej spać. Więc byłam taka... I już to czuję też wieczorem teraz, że to no nie jest to. No niestety nie jest to to. Więc już ostatniego odcinka miałam nagrać, nie nagrałam, bo już nie mam siły, to ja nie wiem, który bym skończyła, bym go jeszcze teraz zaczęła nagrywać. Więc zbieram się na chatę i idę wam vloga wypuścić ze wczoraj, bo wczoraj nie zdążyłam tego zrobić. Nie wiem czemu, nie pamiętam. O, włączyć prąd tutaj muszę. Widzicie, no, nie myślę już. Nie myślę już logicznie. Jeszcze musimy iść pieszo. To już w ogóle Ania z Pawłem też dzisiaj później skończyli niż normalnie. I normalnie byśmy z nim jechali autem. Zazwyczaj Przemek przyjeżdżamy z Przemkiem autem w te wtorki. No ale tym razem autem nie przyjechaliśmy, tylko pieszo, więc będą ziomki zajmować taksę. Ania się już tutaj pakuje. Ja idę odkurzać, bo mój tydzień dzisiaj. Mój dzień na sprzątanie dziś, więc idę po odkurzacz i biera się za odkurzanie studia. Co to się stało? Nie wyłączyło się. Dobry wieczór. Edyta, jak się czujesz po 9 godzinach nagrywek? To chyba wystarczy, nie będziemy jej więcej męczyć. Podsumowując, Edyta dzisiaj zrobiła świetną robotę. Nagrała paznokcia, który wyszedł jej prawie bosko. Można powiedzieć, że to nawet wyszedł boso, nie bosko. Ja, wiesz co? Że
że ja normalnie, jak, że ja tego nie widzę, no. Czasem jakaś oślepiona, czy co, że mi się to wszystko odbija, ja nie wiem, ja nie wiem. Krzywy jest. Ja też nie wiem, ale jak ja siedziałem dzisiaj na twoim miejscu, to... to ta lampa tak daje po oczach, że ciężko coś zobaczyć, potem ci się w oczach to trochę stawia. I jedy tam musimy tam coś położyć raczej. Musimy tam coś położyć. Buenas tardes. Ja siempre ten... O! Como siempre. No i co? No i tam zrobiliśmy sobie to światło takie mocne, żeby było fajnie widać Edytę, no ale po oczach to jednak daje i faktycznie może być coś w tym, że coś ślepi cię, Edyta. No, że jak masz to światło takie mocne, tak jakby daje po oczach jak to na przykład, nie? Tak mocno po oczach daje. Więc ja ci tam może założę ten czarny taki, wiesz, ratownicę. Ale to, nie, się tak, ja mam to prosto w twarz. Edyta, a skąd wiesz, że nic nie da? Znaczy, no dobra, sprawdźmy to, czynaj taką ratownicę, czy tego czynić. Zrobiliśmy cheat chat mały, że on chciał się przywitać z kurką, ale ona taka jest, wiecie, nieśmiała i mówię, że jest nieśmiała, że... I on i rozumie tylko po polsku, nie? Że to piesek z Polski. A on mówi, znaczy ja powiedziałam, że się że rozumie tylko po polsku, a on powiedział, a piesek z Polski. Pies z Polski. Uważaj. Ja już kulka zatrzymuje się. To jest moment, w którym kulka zawsze w tym miejscu zatrzymuje się. Tu jest, to jest ta. Ona nie pójdzie dalej, nie? Wiesz, idziemy. No dobra, ziomeczki, to ja się pożegnam za Edytę. Co? Ja się pożegnam za Edytę, daj rękę. Ciao. To co mówiłem rano, to nie były jednak reklamy. To są krzyże. Witraże nawet. Teraz za każdym miejscu jest takie coś? Nie, to jest wiatrak, Edyta, to jest coś innego. To jest jakby... Wiatrak. To chyba dzieci robiły, jak to tak. Wiatrak z wiatrakami. Jutro będą pewnie odsłonięte, nie? Ty to zawsze się musisz pierdzień pomiędzy babcy, nie? I tego tam jest mnóstwo. Uit! Mujeres del Aund... Co? Mujeres del A-U-N-D-D? Aundo. Popatrz tutaj. Sztuka, nie? Empatia i tak dalej, amor. Dobra. I na noc to pozamykali, bo zobaczcie, wszystkie są odsłonięte. Niektóre są właśnie zasłonięte na noc. Ale wydaje mi się, że jak jutro będziemy szli do studio, o kurde, będzie nagrywane. Nie ma co chodzić z tymi krzyżami, ale będzie nagrywane. To będziemy szli godzinę. Będzie jutro nagrywane, każdy po kolei. O, królik. Ktoś tu rozerwał chyba. Edyta, ja się już pożegnałem. No to ja się też żegnam. Rada. Nie jestem w stanie się pożegnać dzisiaj, bo... To oni mają bazę, co tam podają. Bo... Co ta kamera odwala? Bo po prostu tu ludzie na bieżąco układają te kwiatki. I minęliśmy tak piękne krzyże kwieciste. To taki listek jak w Kursie Dżungle. Tak. I tamte były jeszcze piękniejsze, nie? Ja jutro rano jak będę szła, jak będę nagrywać. A ten jeszcze, widzicie? Ten jest tylko przygotowany i dopiero go będą, wiecie, wpychać tam te kwiatki wszystkie w to. To jest dopiero szkielet, tam już widzieliście gotowy, ale wierzcie mi, tamten
co widzieliście przed chwilą, to jest nic w porównaniu z tymi, co ja widziałam, które mijałam, ale mówię, już nie będę nagrywać, bo się już nie chcę. Ale kurde, powiem wam, to jest niemożliwe, jak to pięknie wygląda. Jak to powiedzieć? Krzyże z bukietów, nie? Niemożliwe. Tutaj też panowie tworzą tam, gdzie autem przyjechali, więc dostali zezwolenie, żeby przyjechać tu autem, na to wjechać, i mają tutaj wystawione w doniczkach kwiatki, które zaraz wylądują na tych, widzicie, krzyżach. Kwiatki się posypały. Ten już jest chyba gotowy przed nami. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Szczerze mówiąc, myślę, że jutro jak będę nagrywać rano, to będzie jeszcze lepiej widać w świetle dziennym, nie? Tak to mniej więcej wygląda. To w ogóle takie rośliny, których ja, wiecie, wcześniej na oczy nie widziałam, te niektóre. O, co to za piesek tam piszczy? Tutaj też jest jakiś w trakcie, o, taki jakiś większy ten krzyż od reszty jakby. Chyba swój sobie przywozi. No każdy swój robi tak jakby, nie? Ten jeden był jakby z apteki jakiejś chyba na 100 lat, czy coś, no nie wiem, ja nie wiem na jakiej zasadzie to działa, czy jakieś firmy się ogłaszają, że one w tym miejscu, czy może wykupują miejsce, bo tam były te białe kropki z rana, nie? I w tych miejscach... Mówisz, że stoi grabando un blog, a rady sociales, no puedes explicarte significas, no puedes posłuchar, chyba z tego to zrobię, no. Ktoś ci powie tak, ktoś ci powie nie, tak ktoś powie nie, to nie ma. Ludzie pod przybierami, zobaczcie, chłopaki młode, jakieś stroje ludowe, czy pierągico, czerwone mamy. Edyta, musisz potem deser wyczyścić. Deser chcesz? No to zrobimy tak, że ja pójdę do Spara, wezmę ci ten deser, pójdziesz z nim do domu. I sobie pójdę do Superlino, bo w Sparze już nie ma wegańskich kiełbasek. Niestety. Były kiedyś z takiej tutaj kanaryjskiej marki, ale już ich nie ma niestety. Już nic tam wegańskiego za bardzo nie ma w Sparze, więc trochę lipa. I tak jak jeszcze były wegańskie rzeczy w Sparze, no to od biedy kupowałam w Sparze, bo to jest blisko, nie? Ale że już teraz nie ma, no to... To rano kupimy, co, Przemek? Nie chcę, gdzie tam jeździć, tu i tu. Idę do Superdino. Proszę? Idę do Superdino. Idę tak, pewnie będzie ktoś kupi. Nikt ci tego nie kupi, przysięgam. A i co? Ostatni był. Ile tak ich tam mówisz, było? Mówisz, dobra, nie wiem. No, dobra. Ponagrywałam, co chciałam. Cisnę jeszcze do sklepu. Jest 21.04. Która? No. Madre mia. Więc... Ostatkiem sił cisnę ze sklepu, kupić coś na śniadanie. Chciałam wczoraj kupić, ale w tym Sparze było tak przebrane, ludzie się po prostu tak rzucili, tak jakby bomba pierdziach na tym sklepie wyglądało. Bo było święto, nie? Wszystko pozamykane. Więc no muszę iść drugi raz, kupić porządne rzeczy w Superdino. Dobra, Przemek, weź poketa na chatę. Teraz już serio pa. Teraz już przysięgam, serio pa. Zamontujesz vloga?